Witajcie na kanale Kwasogranie. Franek Koleza, sterami Hutnika Kraków. Kolejny mecz, tym razem z Sandecją w Pucharze Mistrzów. Jesteśmy dalej w fazie przygotowywania do sezonu. Musimy jedynie co zrobić? Sztab Szkół Juniorów, oczywiście tutaj skauta wyślemy na badania. No i oczywiście Polska. Polska jak najbardziej, niech szuka nam talentów. No i teraz musimy się zastanowić nad tymi zawodnikami, których mamy. Który zawodnik wystąpi? Na pewno chciałbym Younga dać na bramkę. Beirła Sergio będzie grał. Tutaj zagra Pyrka. Talar zagra z prawej strony. Zagra za Urbańczyka Budziński. Głogowski za Zawadzkiego. Tutaj chciałbym zobaczyć Miechówkę z przodu. Lok, Talar, Wróbel, Kowarik. Kort jest na obronie. Wraca Tarasow. I chyba tyle. Mrowca zostaje. Kowarik, Pyrka, Young. Wydaje mi się, że no Pyrka na pewno będzie grał w pierwszym składzie. Tutaj ten transfer nie był zbyt przemyślany, ale tylko jeśli chodzi o płace, jest to nasz najbardziej opłacany zawodnik. 5 tysięcy od nas bierze, drugie 5 ma ze swojego klubu, 2400. Reszta 2000 nie jest najgorzej. Tutaj jedynie Pyrka, który no, może będzie gwiazdą, nie przesądzajmy, może będzie gwiazdą tego zespołu. Przyszedł Talar, który ma rywalizować na prawej stronie. Czy to będzie zawodnik, który podoła? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, że po sezonie nie będziemy wymieniać tego piłkarza za innego zawodnika, który będzie miał szansę na lewej stronie. No ale tutaj wszystko w rękach Talara. Wszystko w rękach Talara, jak wkomponuje się w drużynę. Ja go pamiętam z Wisły Kraków, z kariery Wisły Kraków, która cały czas trwa i na nią serdecznie Was zapraszam. I pomimo tego, że tam pełnił rolę rezerwowego, to Franek Kole wpuszczał go od czasu do czasu na boisko i naprawdę robił dobre liczby, więc wydaje mi się, że tutaj będzie miał szansę też wpasowania się w zespół. Teraz świetnie piłkarze Hutnika. No, Sandecja jest klubem na ten moment trzecioligowym, więc mam nadzieję, że tutaj pierwszoligowy Hutnik bez większych problemów poradzi sobie z Sandecją. Teraz Miechówka. No i mamy zawodnika, który zdobywa czwartą czy piątą bramkę w barwach Hutnika, Kiro Kan. Świetnie wkomponował się zespół. To jest piłkarz kompletny. Piłkarz, który wydaje się, że tutaj będzie dowodził ofensywą naszej drużyny. Potrafi uderzyć z daleka, potrafi wejść w dribbling. Tutaj wydaje się, że Budziński może wypaść ze składu. Może wypaść ze składu. Beira. Sergio. Teraz Lok. Z Loka nie jestem tak zadowolony. Lok wydawało mi się, że będzie piłkarzem bardziej mobilnym. Nie wiem, czy jeszcze nie pozyskamy jednego napastnika. Ale to dopiero chyba po domknięciu kadry. Teraz Beira, Sergio przegrywa pojedynek, ale jeszcze udało mu się oddać strzał, co jest na plus, na pewno. Miechówka do Loka, Lok. Teraz może Lok będzie szukał uderzenia, Lok. No i niestety, nie tym razem. Lok. Lok. Próbuje tutaj asystować. Sandecja wychodzi z akcją. Wolsztyński, piłka do Talara. Talar dzisiaj nieobecny. Pyrka.
Young, świetna interwencja młodego bramkarza. Dostaje szansę i może ją wykorzystać. Aczkolwiek Frobczak na ten moment jest numerem jeden. Głogowski, pierwszy raz chyba przy piłce Talar, Lok, Kiryokan, no i mamy 2-0. Nie wiem, czy będzie nam potrzebny napastnik. To jest zawodnik, który powinien zastąpić nam całą ofensywę. Kiryokan zdobywa kolejną bramkę i kolejny raz Lok wpisuje się na listę asystujących. Nie wiem, czy właśnie Budziński nie zastąpi Urbańczyka, albo nie będzie konkurował z Urbańczykiem. Teraz Budziński, właśnie ten piłkarz podaje do Miechówki. Miechówka jeszcze walczy, jest Beura, jest Lok. Wygrywa kolejny pojedynek. 41. minuta, Miechówka, Kiryokan. Tak zagramy. A tutaj zagra Hajda. W drugą połowę wyjdzie Raker za Loka i Kort za Głogowskiego. Więc wydaje mi się, że z tych przemyśleń, które na ten moment są, Lok jak zwykle dostaje wysoką ocenę, bo asystuje, ale mało wnosi do gry zespołu. Mało wnosi, te asysty są ok, ale jako napastnik no nie pokazuje się z najlepszej strony. Jak mówiłem, Sergio będzie grał chyba w pierwszym zespole, aczkolwiek tutaj Marcinkowski powinien być tym zawodnikiem, który no będzie prowadził tą grę w obronie. Nie wiem, czy Beura Sergio będzie w stanie go wyprzeć. Tutaj muszę się zastanowić, bo Hiszpan ma przebłyski, ale to jeszcze nie jest chyba ten poziom Marcinkowskiego. Pomimo lepszych ocen, lepszych gdzieś tam statystyk, no wydaje się, że ten piłkarz będzie lepszym zawodnikiem niż nasz Marcinkowski. To może jeszcze nie na niego pora. Kowarik, Hajda. Zastanawiam się nad wypożyczeniem Zawadzkiego. Jest faul i sprowadzeniem jeszcze jednego Hiszpana. Oni tutaj dobrze wkomponują się w zespół i może nawet te 15 milionów będzie do wykonania. Teraz Kort, Talar do Korta. Kort uderza Polacek i mamy rzut rożny. Pyrka, Kort. Budziński, dobrze zabezpiecza Budziński ten tył, Miechówka poszedł na przebój, ale to tyle, jeśli chodzi o tego piłkarza. Zastanawiamy się właśnie, jak to ułożymy. Możliwe, że Zawadzki pójdzie na wypożyczenie. Dobrze, teraz Hiszpan, Sergio, piłka do Hajdy, Hajda, nie udaje mu się przejść do końca. Hiszpan, tracimy piłkę, ale czy kontrolę w tym meczu? Budziński, źle ustawiony tym razem Budzik. Sporo miejsca mają piłkarze Sandecji. Hiszpan, dobrze, Rakels, Hajda, Miechówka, Budziński.
woli. Budziński tym razem źle zagrał piłkę. Już drugi raz strata Budzika w tym meczu. Rzut wolny. 79 minuta. Raczej jest 2-0, jest 80 minuta. Tutaj powinniśmy ten wynik utrzymać. Young spisuje się na razie dobrze. Hiszpan, dalekie wybicie. Hajda. Złamał do środka, do Rakelsa. Rakels. Ajajajajaj, Rakels wybity z rytmu. Polacek ma piłkę przy nodze. No i jak narzekałem na Loka, to Rakels w podobnej sytuacji tak samo nie zachował się zbyt dobrze. Teraz będzie miał szansę się zrehabilitować. Jest Hiszpan, podłącza się do akcji Hiszpan, Dobre wybicie Kort i mamy bramkę na 3-0. No proszę, Kort, zawodnik, który jest wystawiony na sprzedaż, strzela bramkę. Może to jest dla niego pozycja, może nie pozycja, na której grywał, czyli Budzińskiego, a pozycja Głogowskiego. Dobra, dośrodkowanie Hiszpana. W świetnej sytuacji znalazł się Kort. 90 minuta. Miechówka zejdzie. Wejdzie Urbańczyk. Pyrka. Kojo Kowalski. Sędzia pewnie zaraz zagwiżdży, koniec spotkania, Miechówka zmęczony. Browca, dalekie wybicie, tak jest. Statystyki, lepszy zespół. Lepszy zespół Hutnika, Kort, Kirkorian, Miechówka, dobre spotkanie Beury, 7-9-7, Mrowca, Kowarik, jedna asysta, Pyrka, troszkę gorzej, no ale nie załamuj się, to jest pierwszy mecz Pyrki, Wieczysta wygrała, Kotwica, Kołobrzeg remisuje, jestem ciekaw, czy w finale nie zmierzymy się z... To był finał, widzicie, przespałem. No dobra, szukamy w takim razie wzmocnień. Beoria wydaje się w dobrym. Nagroda z turnieju 575. Wygraliśmy turniej, świetnie. Pyrka przyszedł, Talar przyszedł. I teraz zastanówmy się jeszcze raz, przeanalizujmy kadrę, bo to jest ważne, żeby podejść do tego z głową. Zawodnicy, którzy zagrają w pierwszym składzie z Kowarik, Pyrka, tutaj chciałbym, żeby zagrał Marcinkowski, Pyrka no musi zagrać, Miechówka, Tarasow, z przodu Rakels, mam nadzieję, że się wygóruje, mamy Pyrkę, Mrowce, Prądczaka, Talar, Chmiel, ale Talar na rezerwie, teraz jest Wróbel, jest Kielisz, jest Zawadzki, i teraz Kirkorian, Budziński. Tutaj zagra Urbańczyk. Wydaje mi się, że zagra Urbańczyk, a Budziński będzie na rezerwie. I teraz musimy się zastanowić tak. Hajda może być uzupełnieniem lewej, prawej strony za Kowarika, więc może nie będziemy musieli nikogo pozyskać. On potrafi dobrze grać. Talar, prawa strona. Teraz Budziński za Urbańczyka. Okej. Zawadzki. Miechówka dobrze rozegrał spotkanie, ale może Zawadzki zostanie, Miechówka pójdzie, zapisujemy na razie i teraz zobaczmy na centrum transferowe, ile tu zawodników jeszcze zostało, ale zobaczmy na wolne kontrakty, bo to jest coś, co nas teraz interesuje. Tak, Pelran. No dobry zawodnik, ale już nam nie potrzeba chyba zawodnika na lewą stronę, jest Young. Jest Young.
Belloran. No, to wygląda konkretnie. Podania. Young, środkowy obrońca. Zobaczmy jeszcze centrum transferowe. Szukamy zawodników. Wolni. Pomocnicy. Czy znajdą się jeszcze jakieś perełki, czy już wszyscy zostali wyprzedani? Ogawa. Mocny, doświadczony zawodnik. Manus. Man. Christopher Manus. Młody zawodnik. Też nie najgorszy. Aczkolwiek no, potrzebujemy tego obrońcy środkowego i tutaj jest kilka opcji. Zaproponuj podpisanie. Spróbujemy go podpisać. Ja wiem, że powiecie, że bardzo szybko robimy te transfery, ale jak coś, rotacyjne występy, kluczowy, ok, akceptuj, McManus. 5 lat. Najwyżej go wypożyczymy. Zignoruj. No i teraz ważne 1000. Słusz ofertę. To uczciwa propozycja. Spoko. Myślę, że mogliśmy nawet dać 500 i by przyszedł. Nie wygląda ten McManus źle. Sprawdźmy go w takim razie. Nie wiem, czy będziemy musieli pozyskiwać jakiegoś zawodnika, bo McManus wygląda naprawdę. Naprawdę wygląda dobrze. 17-latek to jest kolejny piłkarz, który zasila kadrę Hutnika z młodego pokolenia. 17 lat. Może się okazać, że będzie wiodącą postacią, ale pewnie. Nie dostanie szans od razu. Odchodzi Wróbel na wypożyczenie. Marcin Wróbel do Brescia. Szkoda, bo to był piłkarz, który mógł pograć jeszcze u nas w klubie. No nie dostał szansy. To fakt. Może dostał za późno szansę, no ale taka jest piłka. Lewy pomocnik. Oferta za Korta. Jeszcze się zastanowię, co z tym Kortem. Nagroda z turnieju, dodatkowe środki. Rozważę twoją prośbę. Teraz musimy przemyśleć sytuację Korta. Sytuacja Korta. Kikorian, Głogowski, Urbańczyk. Mamy Zawadzkiego, mamy Miechówkę i mamy Korta. Mamy trzech zawodników, którzy potrafią grać w piłkę. I teraz zastanawiam się tylko, czy nie któregoś z tych zawodników nie odpalić. Hojo Kowalski, Tarasow, Mrowca, Pyrka. Marcinkowski, Chmielko, Kronrakes, Lok na ławce, jest Kort, jest Budziński, jest Hajda, czyli lewe, prawe skrzydło jest. Kort, Budziński. Chyba zostawimy Korta. Chyba zostawimy Korta, wymaga odpowiedzi, chyba żebyśmy sprowadzili w jego miejsce Janickiego. Ale może dajmy jeszcze szansę Kortowi. Tutaj dwa. Angola, dwa. No ten piłkarz. Dwa. F2. Ten piłkarz jest konkretny. Nie pamiętam jego ceny. Jak nasi skauci? Co porabiają nasi skauci? Których jeszcze tutaj tych skautów musimy uporządkować? Jest Irlandia. Ja bym tak. Może zatrudnimy skauta. Mamy milion budżetu. Niech będzie 19.
Tutaj Wiktor Wachowiak, ale 19 tysięcy z Czech, myślę, spoko. Teraz, czy my jesteśmy w stanie jeszcze tego WA przeskautować z Diurbelenu? Dobra. F.Felix 2. Felix 2. O proszę, on jest przeskautowany, ale interesuje nas cena. Interesuje nas cena. Zobaczmy. On jest wypożyczony, więc będzie chyba go ciężko do nas ściągnąć. Zapraszam Was za niedługo na pierwszy mecz z Miedzią. Mamy ustawiony skład, więc tutaj nie będzie problemu. Dziękuję Wam za dzisiaj oglądanie. Trzymajcie się, cześć.